Hej, ej, Sensarczy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w LEGO Hobbit. Rozpoczynamy sobie kolejny etap, w którym dostaniemy się do Rivendell, a więc do miejsca, gdzie spotkamy elfów między innymi. I tutaj będziemy starali się odczytać mapę, którą nasi bohaterowie posiadają, a której odczytać nie potrafią w tej chwili. Więc zobaczymy. Pewnie będzie niedługo jakiś film przerywnikowy, więc oglądajmy. Ah. Gandalf! Lord Elrond. Strange for orcs to come so close to our borders. Something or someone has drawn them near. Ah. That may have been us. Welcome, Thorin, son of Thrain. I do not believe we have met. And what were you doing on the Great East Road? Kostain Dorkuz. Zuranimid. Sjornar Gisobaxin. Świetne to było. Our business is no concern of elves. For goodness sake, Thorin, show him the map. Erebor. Cirith Ethil. Moon runes. Can you read them? No i proszę, i nagle przerywamy tą scenkę. Tutaj Elrond odczyta tą mapę, zapewne niedługo, ale najpierw zajmiemy się czymś innym. No dobra, ruszajmy w takim razie. Idziemy wraz z tą ścieżką pokazaną na mapie. Tak jak już mówiłem ostatnio, nie będę tutaj jakoś zbaczał z drogi. Tym bardziej, że utwierdziliście mnie w przekonaniu w komentarzach pod wczorajszymi filmami, że bardzo wiele różnych sekretów można zdobyć faktycznie dopiero przy powtórnym podejściu do gry, w trakcie gry swobodnej. Więc tutaj nie ma też wielkiego sensu za pierwszym podejściem jakoś starać się to wszystko zbierać, bo i tak, jeśli ktoś chce przechodzić grę na 100%, no to raczej warto to robić dopiero właśnie za drugim razem i trzeba to robić za drugim razem, bo nie wszystko jest od razu dostępne. Tutaj oczywiście po drodze będę się starał też przynajmniej część rzeczy niszczyć, dlatego że zawsze może to nam się przydać do łupów, które możemy sobie tutaj na bieżąco zbierać. Ale tymczasem wejdźmy tutaj po tych schodach. Proszę bardzo. Gdzie my właściwie teraz idziemy, o to jest pytanie, bo nie do końca tutaj się teraz orientuję. O, jeszcze deski, dobra. Możemy sobie zwiedzić przy okazji to miejsce dość dokładnie, jak widzicie. I też trzeba przyznać, że bardzo jest to wielka lokacja, zwróćcie uwagę. W ogóle cały czas oczywiście możemy zerknąć sobie na mapkę, gdzie macie pokazane, że ona się coraz bardziej rozrasta z każdym kolejnym poziomem, aż w końcu na koniec gry będzie już bardzo duża. I będzie też pokazane właśnie, że faktycznie tutaj jest ten otwarty świat, który wam pokazywałem już ostatnio w którymś z odcinków. Dobra, tędy teraz idziemy. No naprawdę, gdybym tak miał wszystko tutaj posprawdzać, to zajęłoby to strasznie dużo czasu. Tędy teraz. O dziwo, cała droga jest dostępna bez problemu, to znaczy nie mamy tutaj żadnych zagadek, czy nie musimy używać żadnych specjalnych umiejętności naszych bohaterów. Wystarczy tylko ruszać cały czas do przodu. W miarę możliwości zbieram sobie jeszcze te monety. Tutaj może coś dostaniemy. Jakieś łupy ewentualnie, chociaż kurczę, nie tym razem. Niestety, tylko same monety, chociaż przynajmniej deski były. I tu jeszcze jakaś część. Tam chyba jeszcze coś ominąłem z tyłu, a jednak nie. No dobra, ruszajmy dalej, nie ma co zwlekać.
po prawej stronie był też jeden z surowców, ale już tam to omijamy. No i wchodzimy po schodach, tutaj za chwilę już będzie nasz cel, sądząc po tym co widzimy na mapie, więc domyślam się, że za chwilę znowu się włączy kolejna scenka przerywnikowa. Tak jest, i tutaj odczytamy sobie tę mapę. Stand by the grey stone when the thrush knocks, and the setting sun with the last light of Durin's day will shine upon the keyhole. We have to be standing in exactly the right spot at exactly the right time. Then, and only then, can the door be opened. There are some who would not deem it wise. Tell me, Gandalf, did you think these plans and schemes of yours would go unnoticed? The dragon has long been on your mind. There is something at work. Beyond the evil of Smaug. A Morgul blade. They speak of a necromancer living in Dol Guldur, a sorcerer who can summon the dead. Gandalf, Sauron is vanquished. No such power exists in this world. The question of this dwarvish company, however, troubles me deeply. My Lord Elrond. The dwarves, they've gone. No właśnie, krasnoludy nagle zniknęły i teraz trzeba... Nie musimy ich szukać, bo widzę, że tutaj wcielamy się teraz w Thorina. Dobra, myślałem, że będziemy tutaj kierować teraz Gandalfem, ale jednak nie. Jesteśmy właśnie teraz... Wcielamy się w Thorina i w kompanię, dlatego że właśnie Thorin nie chciał być w Rivendell, nie chciał tam zostać. Pamiętacie to zapewne z filmu, a jeśli nie oglądaliście filmu, to teraz wam właśnie chciałem wytłumaczyć. I dlatego wydostali się stamtąd. O, i tutaj też będą problemy. Za chwilę zobaczycie, o co chodzi. No i proszę bardzo, dość nieciekawa sprawa. Jeszcze na razie nie zauważycie, o co tutaj chodzi, czemu to wszystko się zawala, ale to będzie też dość interesujące. Czekajcie, tutaj potrzebujemy kogoś z łukiem. Czy ja mam kogoś z łukiem tutaj? Mamy jednego gościa z procą, więc myślę, że też może być. Czekajcie, chyba w dodatkowych postaciach go mam. To będzie ten chyba, tak czy nie? Tak jest. I teraz w takim razie wystrzelmy tutaj. Kurczę, może jednak nie o to chodzi. Może jednak potrzebuję tylko i wyłącznie łuku. Dobra, czyli w takim razie trzeba znaleźć kogoś, kto ma właśnie łuk. Tylko że akurat nikt z tych tutaj nie posiada łuku. No dobra, to w takim razie idźmy dalej. Tutaj też kolejną postać potrzebujemy. Jeszcze jedna. Dobra, wejdziemy na górę. I kolejna. Tak jest? Jeszcze, musimy więcej. Dobra. I skaczemy. Proszę bardzo. Teraz możemy to zniszczyć, czy nie? Nie za bardzo. Tutaj potrzebujemy pewnej określonej części, zdaje się. Tego raczej nie zniszczę. Czekajcie, bo tutaj muszę się na kogoś zamienić. Dobra, chyba na tą postać. Wejdźmy tam w takim razie. Zobaczmy.
Czy ja tutaj coś mogę zrobić? Chyba nie za bardzo. Kurde, jeszcze w dodatku zginąłem. To nie za ciekawie. Co ja tutaj, kurczę, muszę zrobić, no? Na razie sprawdźmy jeszcze tutaj na dole w takim razie. To póki co zniszczmy. Jeszcze raz. I jeszcze. Dobra. Ale myślę, że i tak tam będę musiał się właśnie dostać na górę za chwilkę, bo tutaj nic nie będziemy mieli ciekawego. O, tu jest ta część, dobra. Właśnie tego szukałem, kurczę. Żeby zaczepić to później tam dalej. Czy ja mam tutaj też Gandalfa, bo przydałoby się tam wejść do tego ciemnego pomieszczenia. No ale to może za chwilę sprawdzimy. Na razie przyłączmy to tutaj. Wciskamy kółko. I proszę bardzo, dopiero teraz to przesuwamy na dół. Tak jest. Teraz się przełączamy. Czekajcie, powinienem chyba na jeszcze innych, bo tam na górze, widzicie, jest w prawym górnym rogu właśnie trójkąt. Ale może... Aha, pulsującą postać muszę zmienić, żeby zmienić grupę. Dobra. Czyli na przykład Bilbo. Proszę bardzo. I teraz w prawym górnym rogu widzicie tą grupę widoczną na górze z kolei. Dobra, więc wszystko jasne. Zanim ruszymy dalej, to oczywiście zniszczmy tutaj wszystko. Tutaj potrzebujemy się zgrupować najpierw. Zniszczmy to. Bardzo ładnie i zobaczmy, co jest w środku. O ile w ogóle coś tutaj jest, bo na razie nie widzę, kurczę. Dziwne. Nic tam ciekawego jednak chyba nie było. No ale okej, tutaj najważniejsze, że możemy za chwilę użyć kolejnej postaci. Jakiejś postaci z kiścieniem. Dobra, ostatecznie zamieniłem się na Doriego, który ma kiścień, tylko że musiałem to wyjąć z plecaka, bo pierwotnie on miał tylko miecz tutaj. Więc pociągnijmy to. Tak jest. Co my tutaj mamy? Najpierw to złożymy. I dzięki temu odblokowane dalsze przejście. A więc możemy tutaj się przedostać, tylko powolutku, ostrożnie. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. I zerknijmy sobie, co będzie jeszcze tutaj. Staram się w miarę możliwości wszystko niszczyć, bo zwróćcie uwagę. Znowu coś stworzyłem. Wow, i dzięki temu odblokowaliśmy przejście dla naszych przyjaciół na górze. Też będziemy mogli się za chwilę na nich przełączyć. I tak też za chwilkę zrobię. Tylko jeszcze tutaj chciałem zerknąć. Z tej strony, patrzcie. Tutaj mogę się przełączyć na przykład na Bofura. Na Dwalina w sumie też, tylko że on akurat jest na górze. Dobra, póki co przejdźmy w takim razie tędy. Oho, znowu się zawalają, kurczę, różne głazy. Ajajaj, muszę uważać tutaj. I nie wiem, czy przypadkiem tego za chwilę sobie nie zbuduję, patrzcie. Dokładnie tak. Aha, i teraz to trzeba będzie uderzyć, jak się domyślam. Spróbujmy od razu to zrobić. Najpierw chyba muszę wskoczyć, czy nie? Tak jest, w ten sposób. Trzeba było skoczyć i wtedy uderzyć kwadratem. No i przejście odblokowane dzięki temu. Tutaj jeszcze ewentualnie można by było może to zniszczyć, czy nie? Jednak kimś innym, zdaje się. Dobra, to jest w sumie nieważne, bo teraz powinienem już tak naprawdę przedostać się, znaczy zamienić postać na inną. Teraz mi się, kurczę, w ogóle zacięła tam ta postać, którą, kurczę, przed chwilą sterowałem. Dobra, zmieńmy może na Bilbo i jeszcze raz przemieszczamy się teraz nimi tutaj. Okej. Czy tutaj w końcu mamy jakiegoś gościa z młotem? Bo to jest pytanie. Tutaj akurat chyba nie. Dobra, nieważne, już nie będę zbierał tamtych surowców na dole. Po prostu przejdźmy tutaj dalej. Weźmy się, zgrupujmy i zniszczmy to przejście. Proszę bardzo. No i dobra, wchodzimy w takim razie na górę. Tutaj znowu do zniszczenia kolejny element ewentualnie. Dobra, nie będziemy się teraz tym zajmować, przejdźmy po prostu dalej. Bo tak jak mówię, tutaj zdaje się, że w tej kompanii na dole
nie mamy do czynienia z żadnym krasnoludem, który ma ten wielki młot. Że ten krasnolud jest tylko na górze. Tak mi się przynajmniej wydaje, teraz też nie będę sprawdzać wszystkiego, wszystkich postaci po kolei. Oho, kolejny sekrecik, 2 na 5, te kościotrupy. Zwróćmy uwagę, że już w nie pierwszym poziomie one są dostępne. No, tutaj nie wiem, czy nie muszę tego zniszczyć przy okazji, czy żeby to wybudować. Tak jest, patrzcie. Teraz mamy nową strukturę. Dobra, i znowu mogę się przełączyć. Zrobię to za chwilkę. Tylko jeszcze tutaj się rozejrzę, czy mogę to ewentualnie otworzyć. Chyba nie tym razem. W takim razie przełączmy się szybko tutaj. No i będziemy mogli pewnie teraz się przedostać do nich tam na dole. Tak przynajmniej mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Tutaj to zniszczymy. No i proszę, kolejny szkieletorek. Też mi napisaliście, że tutaj, aby się dostać po czymś takim, to potrzebuje bodajże Golluma. Więc to jest też kolejne miejsce, gdzie nie możemy wcale tam się dostać i że trzeba tutaj użyć właśnie zupełnie innej postaci. Dobra, tutaj też potrzebuje kogoś innego, konkretnie pewnie Dualina. Sprawdźmy to. Tak jest. Uderzamy i idziemy za chwilę dalej. Wow. To zostawiamy chyba. Widzę, że tu jest kiścień. Czy ja tutaj miałem kogoś z kiścieniem, czy na dole? Na dole chyba był koleś z kiścieniem. Teraz sam nie wiem. Chyba tak, dobra. Nie przejmujmy się teraz tym. Zniszczmy najpierw te elementy i dopiero pójdziemy dalej. Tam już czekają na dole, zwróćcie uwagę. Myślałem, że oni byli wcześniej. A jednak tutaj dopiero ich znaleźliśmy. Tam już był jeden łup, ale już zostawiłem to. Dobra, tutaj potrzebujemy łopaty. Ty masz łopatę. A nie. Tutaj widzę, że on nie ma łopaty, tylko mogę się przedostać po prostu. Mogę wejść na górę, utworzyć tą krasnoludzką drabinę. Nie, czemu się kurczę rozłożyliście? Ajajaj, źle to zrobiłem. Jeszcze raz. Na górę. I jeszcze zamieniamy. Też wchodzisz na górę. I teraz trójkąt muszę wcisnąć. Dopiero teraz wejść. Dobra. Tak jest, udało się. I tutaj znowu użyjemy tego mechanizmu. Dobra. Zniszczyliśmy tą całą skrzynię. I zobaczmy, co dostaniemy. Tutaj będę mógł złożyć znowu coś. Zrobię to za chwilę, tylko jeszcze przemienię się na Dualina. I tutaj spróbowałbym to zniszczyć. Chociaż nie, tym nie mogę. Tym mogę to zrobić. Idealnie na środku praktycznie. I dzięki temu rozbiliśmy za pierwszym razem. Zdobyliśmy wymaganą ilość surowców. No właściwie zaraz się okaże, czy wymaganą, bo tutaj będziemy potrzebowali określonej ich ilości właśnie. Spróbujmy w takim razie, zobaczymy, co tym razem stworzymy. Dobra, tutaj dwa elementy, to też mam, to też. Wszystkiego pod dostatkiem, a więc uda się. Teraz tylko pozostanie jeszcze wykonać tą minigierkę polegającą na tworzeniu tych konstrukcji. Więc zróbmy to po kolei. Dobra, budujemy dalej. Teraz będzie to. Podłużna deska. I jeszcze to. Bardzo ładnie. Tutaj kryształek. Teraz właśnie to. Będziemy mieli całkiem niezły czas. To znaczy, nie stracimy tak dużo tutaj monet. 14 tysięcy otrzymałem, więc całkiem niezły wynik. No i proszę. I temu piorun tutaj uderzył. I mamy dalsze przejście odblokowane. Sprawdźmy to w takim razie. I tutaj coś mi się wydaje, że będzie za chwilę scenka. Tak jest. Odtworzenie wydarzeń z filmu. Tak jest, kamienne olbrzymy. To właśnie przez nie tutaj zaczęło się to wszystko zawalać, no bo zaczęły się tam poruszać, a teraz sami widzicie, co się dzieje.
Dobra, no to w takim razie mamy tutaj, widzę, zapis. Możemy sobie z tego skorzystać. Okej, okay, no i kontynuujemy. Jesteśmy teraz na tym wielkim gigancie, który się ciągle tam porusza. I spróbujemy dostać się jakoś na górę. Może już zostawmy te wszystkie elementy tutaj, bo i tak mamy nawet za dużo tych różnych łupów. Chociaż z drugiej strony nigdy nie jest za dużo, co? Dobra, ale teraz pytanie, jak tam to rozbić? Teoretycznie pojawia się tutaj jakaś ikonka, tylko nie do końca wiem, co ona oznacza w tym momencie, szczerze wam powiem. Tego w ten sposób nie zniszczę raczej. Kurczę, jakby to zrobić? Może jeszcze na kogoś innego się przełączymy? Albo zniszczmy najpierw wszystko. O właśnie. Często tak bywa, że jeśli czegoś nie wiadomo, co zrobić, to trzeba po prostu coś otrzymać i coś zdobyć jeszcze. I tutaj faktycznie tak było. Kurczę, po co ja spadłem? Jeszcze raz wejdźmy na górę. I tutaj trzeba będzie kwadratem podrzucić. O właśnie. Dopiero teraz będziemy mieli przejście, tylko najpierw trzeba to ustawić i wchodzimy na górę. Jest drabina. Teraz tędy. No i coraz to wyżej. Bardzo fajnie ta scena została stworzona. Patrzcie, jak to jest wielki ten gigant. Ajajaj. Ta scena naprawdę robiła duże wrażenie w filmie, pamiętam. Kiedy właśnie nasi bohaterowie byli na tych olbrzymach. Świetnie to wyglądało, trzeba przyznać. Tutaj wiadomo, też jest to przedstawione troszkę mniej epicko, no bo jednak poruszamy się tutaj po tym olbrzymie jak po jakimś etapie po prostu. Jakby to był zwykły poziom. Zmienia to jednak faktu, że bardzo przyjemnie się to ogląda. Dobra, weźmy sobie teraz Dualina po raz kolejny. Trzeba to przepchnąć tutaj. Idziemy dalej. No i teraz tutaj zniszczyć jeszcze. Tak jest. No i ruszajmy w tym kierunku jeszcze. Oj. Ajajaj. Bardzo fajnie to wygląda. Wzbudza to u mnie skojarzenia z serią God of War, którą znacie zapewne z mojego kanału. No bo tam też mierzyliśmy się z takimi gigantami. Okej, tutaj mamy kolejny element. Tylko czekajcie, gdzie ja tego użyję w tym momencie? Chyba na razie to ja muszę z kogoś innego tutaj skorzystać, wydaje mi się. Czekajcie, który to był gość? To był chyba Dory. A to jest ten, czekajcie, tylko że on ma teraz wyjęty... A właśnie, dopiero teraz jest kiścień. W takim razie wciśnijmy tam kwadrat. Okej, zamieniamy się na inną postać. Nie wiem, czy akurat na tego chciałem się zamienić, ale tak mi domyślnie się ustawiło. Proszę bardzo. Dzięki temu zrzuciliśmy to. Zbudujmy w takim razie drabinę. Zabierzmy sobie znowu ten przedmiot. I wejdźmy na górę. Dobra, tutaj znowu rozbijemy to w takim razie. Wciskamy kwadrat. Nie, nie w tą stronę. Co się stało właśnie? Kurde. Co ja teraz zrobię w takim razie? Gdzie to jest? Na szczęście tutaj się odradza w razie jak źle wyrzucimy. Muszę się najpierw, kurczę, jeszcze odwrócić właśnie w wybraną stronę, żeby rzucił mi w te liście. Dobra. No i znowu jest przejście wyżej. Okej, po raz kolejny potrzebuję, kurczę, kiścienia. Czyli Dory, poproszę. No i chodź tutaj. Właśnie brakuje mi też czegoś takiego, żeby dana postać automatycznie wyciągała coś potrzebnego, na przykład teraz, żeby miała kiścień. Akurat teraz tak jest, ale na początku miała jeszcze miecz i to jest trochę mylące, bo jeśli się nie pamięta, kto ma jaki rodzaj oręża, no to jest problem, bo trzeba sprawdzać po kolei każdą kolejną postać. No ale okej, idziemy sobie tędy. Zdaje się, że tutaj właśnie przedostaniemy się tak po brzegu, a jednak nie. Ale tutaj muszę chyba to zniszczyć. Proszę bardzo, mamy sekrecik. Ale nic poza tym nie otrzymaliśmy, więc musimy iść tędy, patrzcie.
Ciekaw jestem, jak długo to jeszcze będzie trwało, bo trzeba przyznać, że trochę to już rzeczywiście trwa. Sądziłem, że to już będzie końcówka, szczerze mówiąc, tego etapu, bo na to się zanosiło, a tu jednak jeszcze sporo przed nami najwyraźniej. Trzeba się dostać tam na szczyt. Tutaj mamy kolejne schody. I pytanie, czy to już będzie koniec? Oj, oj, znowu jakieś trzęsienia ziemi. Dobra, trudno to nazwać zresztą trzęsieniem ziemi, kiedy ten sam kolos się tak tutaj nam ciągle porusza. No proszę, trochę nam tutaj ułatwia zadanie. Będziemy mogli teraz to zniszczyć. Tylko kiedy wreszcie obejmę kontrolę. Okej, okay, teraz musieliśmy się zgrupować i teraz to uderzymy. Dokładnie. No i na szczęście są cali i zdrowi. Thorin odetchnął z ulgą. Ale Bilbo jest w tarapatach. No okej, musimy wciskać kwadrat, żeby tutaj go uratować. I teraz jeszcze Thorin. No to już po parasolce, co? Okej, a więc na tym zakończymy. To będzie wszystko, jeśli chodzi o ten etap. Trzeba przyznać, że był dość efektowny, jeśli chodzi właśnie o ten wątek z tymi olbrzymami. No i za chwilę zobaczymy, co będzie dalej. Jeśli się nie mylę, jeśli pamiętam dobrze wydarzenia z filmu, no to teraz będziemy mieli dość charakterystyczną scenę w kolejnym odcinku. Nie będę może zdradzał tym osobom, które nie wiedzą, o co chodzi, ale może być ciekawie. As the stone giants thundered in the distance, a company, almost a few dwarves short, gathered their bearings and desperately sought a cave in which they could take shelter from the storm. No właśnie. I tego schronienia będziemy szukać w kolejnym odcinku. Ja wam teraz już dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górze, napisaniu jakiegoś komentarza. No i wyczekujcie następnego materiału z LEGO Hobbit. Cześć!